ciąg 27, 18 oraz x plus 5 jest geometryczny, my musimy policzyć, ile jest równa liczba x. Zadanie to moglibyśmy rozwiązać na przykład w taki sposób, że z pierwszych dwóch wyrazów policzylibyśmy iloraz ciągu geometrycznego, a następnie pomnożylibyśmy liczbę 18 przez to q i byśmy otrzymali tą liczbę x plus 5. Wyszłoby x plus 5 równa się coś tam i z takiego równania byśmy wyliczyli x. Tak można postąpić, albo można postąpić nawet chyba prościej, a mianowicie można skorzystać z własności ciągu geometrycznego, która mówi, że środkowy wyraz trzech kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego, środkowy wyraz podniesiony do kwadratu jest równy iloczynowi wyrazów skrajnych. Czyli my możemy napisać iloczyn wyrazów skrajnych, czyli 27 razy ten wyraz, czyli razy x plus 5, że taki iloczyn ma być równy po prostu kwadratowi środkowego wyrazu, czyli 18 do kwadratu. No i teraz liczymy, ile to jest. 27 razy x to będzie 27x, plus dalej 27 razy 5 to będzie 135 i to się równa 18 do kwadratu. Sprawdzę na kalkulatorze, wychodzi równe 324. Przenosimy liczbę na drugą stronę i otrzymujemy, że 27x jest równe 324 minus 135. To się równa 189. No i teraz pewnie 189 podzieli się na 27, także dzielimy stronami to równanie przez 27 i otrzymamy, że x jest równe 189 na 27, to wychodzi równe, no, równo 7, czyli x jest równy 7, zatem prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź C.